Arkham Radio zaprasza do wysłuchania audycji. Dwa zwoje z Northcampwood. Za tą szybą mogą Państwo zobaczyć dwa niezwykle delikatne zwoje, które datujemy na XIV wiek. Zostały one wykonane z wyprawionej w dość prymitywny sposób wilczej skóry. Niestety warunki ich przechowywania sprawiły, że aktualnie znajdują się w stanie, w którym badanie ich jest niemal niemożliwe. Jednak dr Frank Thornclade, który sprowadził do nas te obiekty za zgodą British Museum, prowadzi nadzwyczaj delikatne prace nad pełnym rozwinięciem dokumentów i skopiowaniem ich zawartości. Zostały one odkryte w lesie Northcampwood na południu Wielkiej Brytanii, w czymś na kształt podziemnego kompleksu grobowego. Według badań doktora Thornclade'a nekropolia została założona przez niewielką, późnośredniowieczną sektę wywodzącą się od druidyzmu i oddawała cześć personifikacji natury. Prawdopodobnie mieszkali oni w głębi lasu, którego współczesny Northcamp stanowi jedynie niewielki fragment. Oba zwoje stanowią rodzaj szyfru, którego pełne odczytanie nie jest możliwe, jeśli nie posiada się obu tekstów. Z informacji, które udało nam się dotąd odszyfrować, wynika, że zawierają one opis druidycznego rytuału, który w jakiś sposób uświęca zgromadzonych wiernych. Niestety nie mamy na razie więcej informacji, ale według doktora Thornclade'a zbliżamy się do przełomu i pełen tekst rytuału niebawem trafi do kulturoznawców, zarówno tutaj w Uniwersytecie Miskatonic, jak i do naszych współpracowników w Anglii. Ciekawostką może być historia, która wydarzyła się podczas ich transportu przez Atlantyk. Aby zaoszczędzić transport, odbywał się frachtowcem towarowym, który przewoził kontenery z ziarnem i sadzonkami. Prawdopodobnie wskutek dużej wilgotności i słabego zabezpieczenia ładunku większość towarów zaczęła wykazywać objawy gwałtownej wegetacji. Przesądni marynarze zrzucili winę na wpływ tych zwojów, co oczywiście jest wielutną bzdurą, choć trzeba przyznać, że paprotka na oknie obok rośnie niezwykle bujnie. No cóż, zapraszam dalej, zbliżamy się do końca wycieczki.